Bartłomiej, począł but po meczu z Chojniczanką. Mamy punkcik. Jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy? No myślę, że z boiska wyglądał to, wyglądało to tak, że mecz pod naszą kontrolą. Sporo sytuacji w drugiej połowie, dwie setki, które musimy strzelić i powinniśmy to wygrać. Sporo było walki, szczególnie w drugiej połowie. Nie wiem, tak czułeś się trochę jak ryba w wodzie właśnie w takich warunkach? No nie, wiadomo, że ta walka będzie w każdym meczu, to nie ma co gadać, czy to dzisiaj było, czy w jakimś innym meczu. Myślę, że to będzie, ta walka będzie w każdym meczu, a dzisiaj też była, no i myślę, że też dobrze się czuję, ale wolę, wiadomo, wolę grać w piłkę i wolę gdzieś tam podawać do przodu te piłki, więc no nie ma tak, że czułem się jak ryba w wodzie, ale myślę, że walczyliśmy i no na pewno jest duży niedosyt z naszej strony, bo tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy w szatni, że no powinniśmy to wygrać, mieliśmy dwie setki i 3 punkty powinny pojechać do Rzeszowa. Chojniczanka to o tyle niewygodny rywal, że gra dosyć prostą piłkę i tak wyczekuje i szukała tych szans za linię obrony i to był troszkę problem na pewno dla was. No na pewno był problem, ale byliśmy też przygotowani na to, byliśmy przygotowani, że tak z nami zagrają, więc większość piłek gdzieś tam nasi obrońcy wygrywali. Wiadomo, gdzieś tam strzelili na bramkę w drugiej połowie, ale to był spalony, więcej sytuacji gdzieś tam nie pamiętam, żeby Chojniczanka gdzieś tam miała. No, nie, no ta bramka jeszcze, wiadomo, pierwsza minuta, myślę, że gdzieś źle połapaliśmy krycie i niestety straciliśmy bramkę, ale szybka odpowiedź i przejęliśmy kontrolę nad meczem i takie mecze musimy wygrywać. W niedzielę mecz z UKS-em, dla ciebie jako byłego piłkarza Widzewa, jest to jakiś taki dodatkowy dreszczyk, czy nie ma to kompletnie znaczenia? Mecz jak mecz, wiadomo, że to będzie fajny meczek na naszym stadionie, bo na pewno przyjdzie spora liczba kibiców. Ja lubię grać w Rzeszowie na stadionie, bo fajnie mi się gra, super, jest super klimat i myślę, że to będzie dobry mecz i no, liczę na zwycięstwo. No, UKS jest, można powiedzieć, w gazie. Zaczął źle od przegranej, ale później 4 mecze z rzędu wygrał. Myślisz, że przyjedzie zagrać do Rzeszowa otwarty futbol, czy raczej będzie czekał troszkę jak Chojniczanka? No zobaczymy, graliśmy z nimi sparing i myślę, że jak to UKS no będzie chciał grać w piłkę i my lubimy takie zespoły, gdzie też próbują grać w piłkę, więc wtedy jest więcej tego futbolu, więcej kibic może tego oka nacieszyć, więc na pewno szykuje się ciekawe spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.